Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu, ale dzisiaj za nami ciężka noc, powiem wam, mega, mega ciężka noc, już tam takiej ciężkiej nocy nie było. Witajcie w kolejnym vlogu, o Franki też się wita, mimo takiej ciężkiej nocy, jak patrzę przez okno i mam otworzone okno i czuję ten powiew ciepłego powietrza, to jakoś tak czuję się lepiej, także mimo ciężkiej nocy, witajcie w kolejnym vlogu. Muszę się zaraz ogarnąć, już się umyłam, sobie włosy częściowo zrobiłam, rzecz grzywkę będę wypuszczała, już sobie tu pokój ogarnęłam, jeszcze podłogi. Dziś na obiad postnie, dlatego że mamy środę popielcową, więc dzisiaj jajko sadzone, a wieczorem będę sobie robiła chyba chłopski garnek. Nie wiem, czy któraś z was próbowała zrobić, to jest chyba pomysł na chłopski garnek czy coś takiego, takie danie jednogarnkowe właśnie, albo jutro to zrobię, albo dziś. Może jutro, bo to na pewno nie będzie jakoś dużo pracy. W każdym razie dzisiaj postnie, jakby co. No, idę ogarniać podłogi, póki Ignaś grzecznie, wydaje mi się, że grzecznie siedzi, bawi się, to ja sobie szybciutko ogarnę podłogi. No, a później. I patrzcie, to jest takie właśnie z nagrywaniem vloga, że miałam się do was odezwać, a już po prostu był taki zwariowany dzień, że nie było mnie w domu. Mama przyszła ostatnio na kawę. O, i postanowiliśmy, że jedziemy do miasta razem, bo była przepiękna po prostu pogoda. Mama miała kilka spraw do załatwienia, więc ja spakowałam małego, wszystko co mi potrzebne, wózek i heja w drogę razem z nimi. No, więc mnie nie było, było fajnie i mega przyjemnie, bo w mieście, wiecie, między budynkami dużo, dużo cieplej. Słoneczko przepięknie świeciło, nie wiem, było ponad na pewno grubo 10 stopni. I ja nie wiem, czy ja wam mówiłam we vlogu o spacerówce, że nie wiem, kiedy przejść na spacerówkę. No i samo się zadecydowało za siebie, bo wczoraj właśnie wciągnęłam spacerówkę. Dzisiaj Ignaś kończy pół roku. No i wczoraj właśnie wzięłam spacerówkę, oczywiście nie do siedzenia, tylko rozłożoną do spania, bo akurat była pora Ignasia do spania. Oczywiście on był bardzo zainteresowany, bo więcej widać w spacerówce, wiadomo, sobie pooglądał trochę świata, wiecie, budynki, drzewa i w ogóle. No i jakoś nie był taki, wiecie, do spania, ale później bardzo, bardzo długo spał. Jak zasnął sobie na świeżym powietrzu, to jeszcze później w aucie nam spał, więc super fajnie spędziliśmy czas na mieście. Aluś został z babcią, bo w sumie jest jeszcze trochę przeziębiony, ale też nie chciał z nami jechać, mówił, że woli zostać z babcią Tereską, więc został sobie z babcią Terenią, a my pozałatwialiśmy potrzebne sprawy, delikatne zakupy, no i mówię, pospacerowaliśmy fajnie po mieście. Naprawdę mega, mega, mega udany dzień. Uwielbiam takie dni, w ogóle uwielbiam dni, gdzie mam coś zaplanowane, wiem, że coś będzie się działo, wiem, że po prostu coś mnie czeka, to wiecie, to taka radość z czekania, z czekania, nie ze szczekania, z czekania na właśnie takie dni, bo właśnie kończę być podłogi, ale też jak coś właśnie nie jest zaplanowane, a tak się nagle przytrafi, to też super, super sprawa. Dobra, ja idę kończyć myć podłogi. Mam nadzieję, że dzisiaj się do was odezwa, bo tak sobie pomyślałam teraz, czy czasem nie zrobię wyprzedaż moich sukienek na Instagramie, dlatego że ja trochę kiecek mam, może nie jakoś bardzo dużo, ale kilka pewnie bym chciała sprzedać, bo tak naprawdę leżą, wiszą w szafie, nieużywane kompletnie, a widzę, że dziewczyn, bardzo dużo dziewczyn sprzedaje tutaj ciuchy, więc może za jakąś taką fajną cenę sprzedać te kiecunie na Instagramie, może coś takiego zrobię, zdjęcia i dam w wyróżnionych relacjach. Jak pojawi się coś takiego na Instagramie, to wam dam tutaj znać. No, może uda się sprzedać za jakieś fajne ceny te kiecki. Ktoś będzie zadowolony i ja będę zadowolona, że wiecie, mam więcej miejsca w szafie i może kupię sobie za to coś nowego. Zobaczymy. Powiem wam szczerze, że ja bardzo dużo ciuchów wydaję. Ogólnie bardzo, bardzo mało sprzedaję, naprawdę to od święta. Bo jakoś mi się tak nie chce, nie lubię po prostu gdzieś tam, wiecie, a jakoś tak kurczę, jak mam się za to zabrać, to wolę, żeby to wisiało w szafie, albo wolę komuś gdzieś tam oddać, niż za to się zabierać, ale widzę, że jest to bardzo takie popularne, więc czemu nie spróbować. Dobra, Ignaś tam marudzi troszkę, więc idę, skończę te podłogi, w sumie mi tylko tutaj zostało, bo udało mi się już umyć wszystkie, jest chyba przed 9 w ogóle. Więc tak od rana. Tak, próbuję sobie zrobić makijaż i kupiłam sobie w ogóle wczoraj w tym
U nas w Kauflandzie jest szafa Essence Stay All Day 16 godzin concealer, w sensie korektor. I on kosztował 10,99 i właśnie nagrywałam też, no rozmawiałyśmy sobie z Kasią i pokazywałam jej ten korektor. Powiem wam szczerze, że naprawdę fajny efekt. No już nałożyłam wszystko, bo tak się starałam pomalować raz, dwa, bo Ignasz tutaj akurat siedział mi na kolanach, więc nie miałam jak wam tego pokazać. W każdym razie powiem wam szczerze, że nawet spoko efekt. Muszę wam w którymś filmiku go pokazać. A teraz sobie myślałam, że Ignaś za chwilę będzie szedł na drzemkę. W sumie tak, bo jest 14:15 po 9, więc może ja nagram wam test szybciutko. Znaczy test, pokażę wam jak wygląda ten produkt Skobo na brwiach i może zrobię test tego produktu z L'Oreal. Czekajcie na drzemkę. Na zdrówko, Aluś. No, bo jak on będzie sobie spał, to może ja szybciutko bym ogarnęła dla was teścior. No zobaczymy, może się od razu, nie będę kończyła tego makijażu, tylko sobie zaraz skończę z wami. No, a on właśnie leży tutaj, zagląda, ja się tak w miarę pomalowałam, on tutaj sobie grzebał trochę po mojej toaletce, porzucał mi produkty, co po niektóre, ale te, które mógł, bo ja mu daję, wiecie, odsuwam wszystko, co możliwe, co takie niebezpieczne dla niego i tak, i daję mu ewentualnie jakieś takie opakowanie, żeby sobie krzywdy nie zrobił. W każdym razie, co wam chciałam powiedzieć odnośnie, znaczy może nie odnośnie, ale akurat przy okazji tego produktu, byłam właśnie w Kauflandzie i wiecie, bardzo często ludzie narzekają na te rzeczy w tych szafach w Rossmanie czy też w innych drogeriach, że są potwierane, że są gdzieś ubrudzone itd. itp. Ale powiem wam szczerze, że to co ja wczoraj zobaczyłam w szafie Essence w Kauflandzie, to po prostu wołało pomstę do nieba, nic, tylko zrobić zdjęcie i wystawić to na internet. I wiecie co najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jest dział dla kobiet, tak? Znaczy dział, w sensie ta szafa i ten bałagan, ten syf zrobiły kobiety. Szczerze? Nic, tylko się tam wyżygać i tak to zostawić. Po prostu syf, kiła i mogiła. Wszystko rozwalone, pootwierane, ubrudzone. Oczywiście wymieszane to już jeszcze to wymieszane to okej, ale no ja, to jak to tam wyglądało, to po prostu wołało pomstę do nieba. Ja też czasami mam bałagan w swojej toaletce, ale to co tam było, katastrofa. I to zrobiły kobiety i to jest w tym wszystkim najgorsze. I właśnie też mówiłam do Kasi, że kobiety naprawdę, brzydko, użyję brzydkiego słowa, ale taka jest prawda. Niektóre kobiety po prostu to są gorsze świnie niż faceci. Sorry, tutaj bez obrazy dla facetów, ale mówi się, że facet to świnia, tak? Ale po prostu chodzi mi o to, że naprawdę no kobiety uznają się za taką płeć piękną. Raczej my jesteśmy takie czyste, w sensie my sprzątamy, my dbamy o porządek i myślę, że kobiety są tak postrzegane, tak? A faceci to raczej rzucę skarpetkę tu, rzucę skarpetkę tam i tyle. A no szczerze, to ja uważam, że faceci są bardziej porządni, bardziej czyści niż co po niektóre kobiety. No sama ta szafa dowodzi właśnie, to powinno być pokazane, jak czyste są kobiety, jak potrafią utrzymać porządek. I ja uważam, że jeżeli ktoś nie potrafi utrzymać porządku w obcym miejscu, tak, nie u siebie w domu, to w domu też nie potrafi. Bo jeśli trzymasz porządek, to trzymasz porządek wszędzie. No i tyle chciałam wam powiedzieć. I ja też wspomniałam właśnie tutaj Kasi o mojej byłej pracy. Jak wchodziłam do toalety, no to już nie będę mówiła, co tam można było zastać, ale też właśnie często, gęsto mówiłam, że w toalecie u panów jest dużo, dużo większy porządek niż u pań. No naprawdę, wstydźmy się, panie, za to, jak te niektóre rzeczy po nas wyglądają. Bo no wstyd, po prostu wstyd. Także tyle, jeśli chodzi o korektor, to dość pozytywne wrażenia, takie pierwsze. Na pewno dam wam znać. Ignaś cały czas na mnie zaglądasz, mnie stresujesz, mnie, wiesz? Mama się zaczerwieni. No i tak, i dam wam na pewno znać. Chciałam kupić właśnie ten podkład. Gdzieś widziałam tutaj testy u dziewczyn na YouTubie i słyszałam, że jest w porządku, no ale zestawy same jasne, kolory same ciemne, no a te jasne nawet jakbym chciała wziąć, chociaż były za jasne, albo ten ciemny, żeby na przykład wziąć sobie go rozjaśniać czymś, to po prostu się nie nadawał kompletnie, bo wyglądał po prostu źle. No, a takiego produktu ja nie chciałam. A on też nie był drogi, bo chyba coś koło 17 zł.
Korektor 10, tam 11 zł, a to no spoko. Tak zmieniłam, znaczy w sensie zmieniłam w paznokcie te, które miałam ciemne. Spiłowałam tylko kolor i nałożyłam na wszystkie ten jasny taki, znaczy jasne te takie drobinki, bo te ciemne jakoś tak wiecie, no jakoś tak gryzły mi się. Ten mi się w ogóle złamał i trochę go skróciłam, a już go nie przedłużałam. Urośnie sam, no więc takie paznokcie. Aleks tam chyba jest, nie? Szczela sobie pistoletem. Kaptur założył i tak, no tak, słoneczko. Ignaz dzisiaj ma miesięcznicę. Kończy 6 miesięcy, także po prostu, no, szałciał. No mam nadzieję, że wyjdziemy dzisiaj na dwór, bo no słoneczko się tutaj czuje, że przedostaje, ale mam pootwierane wszędzie okna i wydaje mi się, że jest ciepło. Tobie nie za ciepło w tej bluzie? Nie, bo tamta noszę już ją parę dni, to wolę, bo tam jest lepsze, bo z kapturem. Tak, dobra, kochani, to ja biorę może małego. No jeszcze chwilkę, żebym go przetrzymała tak przed 10, żeby było na tą pierwszą drzemkę i coś dla was. Nie, ja już go biorę. Coś dla was może uda mi się nagrać. Zobaczymy. Wyszłam z sprawy. Dobra, udało się, słuchajcie, nagrać teścior. I ogólnie jeśli chodzi o mnie, to moja przygoda z tuszem L'Oreal się zakończyła niestety niezbyt fajnie. Oddam go na razie może Sandrze, żeby sobie wypróbowała, Sandrze albo mojej mamie, zobaczymy, bo u mnie niestety się nie spisuje. Mówię tak cicho, bo Ignaś ma drzemkę jakieś 40 minut, więc spoko. Ostatnio tak po 30, ostatnie dwa dni. Tylko wczoraj na dworze właśnie długo, długo spał. A na ustach mam szminkę z Maybelline, jakbyście pytały, w 60 Color Poet. Dawno nie miałam. A postanowiłam dzisiaj, codziennie sobie tak mówię, a ja tak maluję delikatnie oczy, to może, może jakiś makijaż ust mocniejszy. No ale jakoś tak średnio mi to wychodzi. Opaskę mam, jakbyście się pytały, z Kika. Ostatnio sobie kupiłam. No więc tak, tak moi drodzy, moje drogie panie, więc test nagrany. Idę teraz może go zmontować jeszcze, póki mały śpi, może mi się uda. No i później jeszcze zrobię obiad, dzisiaj ten chłopski garnek, tak jak zapowiadałam, więc danie takie jednogarnkowe, pierwszy raz będę robiła, ale to jest banalnie proste, podobno moja mama zachwalała, więc no dzisiaj też tak szybciutko na obiad. No i później na dwór. Na dwór, bo jest piękna pogoda. Słoneczko przepięknie świeci i widzę, że wiatr delikatnie tylko wieje, więc lecę od razu, jak Ignaś będzie miał drugą drzemkę. No i chyba tyle wam chciałam powiedzieć. Cieszę się, że udało mi się nagrać ten test. Zawsze to jakiś filmik kosmetyczny, chociaż zauważyłam, że mimo wszystko vlogi są bardziej takie oglądane przez was. Chętniej zaglądacie na te vlogi. No. Że to wasz wybór tak naprawdę, ale mam nadzieję, że obejrzycie sobie test. Teraz cappuccino. Już mam obiad zrobiony. Ten chłopski garnek to jest po prostu bajka. Tak, fajne takie dania jednogarnkowe. Teraz mi się tam pichci jeszcze chwilę. A 20-25 minut było napisane. Szafka otwarta? O, musi być. W każdym vlogu musi być otwarta szafka. No, Ignacy. Co wam chciałam w ogóle powiedzieć, to Ignaś przestał lubić babki. Powiem wam, że w ogóle z owocami mam bardzo duży problem. Tak daję mu, on tak je, bo je. Ale widać, że nie bardzo. Chrupki, wyciąga rączkę, żeby jeść. Biszkopciki, wyciąga rączkę, otwiera buzię, ładnie zajada. A jak tylko zbliżam łyżeczkę z jakąś babką, to niby coś tam weźmie, ale jest tak. Ignacy! Nie wiem, czy on będzie wolał, wiecie, jeść w kawałkach. To BLW, czy jak to się tam nazywa, takie karmienie, że dziecku się kładzie
na mi serce i dziecko samo zajada, ale myślę, że to u nas to jeszcze jakąś chwilę. Niby od 6 miesiąca, po 6 miesiącu można zaczynać, ale no nie wiem, kurczę, jakoś takiego trochę mam stracha z tym, z tą formą. No i tak jakoś tak, kurczę, powiem wam, z tym karmieniem nam jakoś tymi papkami nie za bardzo idzie. Dej, tak, a proszę, co tutaj jest? Co tutaj jest? Tak. Aha. Powiem wam, że Ignaś się strasznie żywy zrobił. Boże, jaki on jest szybki. Aż wręcz nadruchliwy. Ej, panie! Panie prezesie! Słuchaj. Ale to jest po prostu, powiem wam, że upilnować jego już gdzieś tam to... Albo utrzymać go w ogóle... jak się go bierze? Ej! Ej, gościu! Ale tak nie krzyczymy głośno. No. Ajajajajaj. Życie to nie jest bajka. Co się śmiejesz? No i co? O, wstydzisz się? Pięknie, niam. Tak, mocno. Tak po troszku, tylko otwieram trochę, daję, żeby coś zjadł. Biszkopcik, a ja będę inaczej jadł. Tak, zobacz, co mama? Nie wyleć w kosmos. No, chciałaś to? Proszę. No, to jest jedzone. No, dobre? No, na to po prostu buzia jest tak otwarta szeroko. Dobre? Dobre. Mamie też smakuje, no. Pyszne. Niam. O, Alex pomocy przyszedł. Tam? 12:02. Magia. Alex pomocnik jesteś? Tak. Na mamy? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Tak, Alex pozdrawia wszystkich. Subskrybować mamę. I dawać lajki. No. Cię. Nie w dół, tylko w górę. No, lajki to są w górę. No, no. Zimne cappuccino. My bijemy zimne cappuccino. Od razu testujemy sobie. O Boż. Ja tak wyglądam i wy nic mi nie mówicie. Serio? I wy nic nie mówicie? Ignacy! Wiesz co, widzisz matkę i nic nie mówisz. No, się w ogóle mam taki suchy nos, suche skóry, że dramat jakiś był długo. Idę zmysł szmika, nałożyć coś innego. Myślałam, że na taki sposób, jak ją nałożyłam, czyli nałożyłam ją w cienkiej warstwie i wklepanie ją tutaj, da radę, ale niestety nie dało rady. Wyskoczę zaraz. Dzisiaj nagrałam Get Ready. Znaczy nagrywam w dalszym ciągu. Na kablu jestem, więc tak tam. Nagrałam właśnie Get Ready, nagrywam w sumie no tego makijażu, więc nic takiego spektakularnego ci mamy. Dzień kobiet, więc tak, na ustach mam połączenie tych dwóch pomadek, czyli Oh My Lips numerze 01 Neutral Nude oraz Nick Lingerie numerze 07. Ja wam pokazywałam już kilkukrotnie to połączenie, ale możecie pytać, więc pokazuję. No a jeśli macie ochotę zobaczyć, jak zrobiłam makijaż, no to będzie Get Ready. Takie gadane, trochę przyspieszone, więc tak. A ja idę, zaraz muszę auto wyprowadzić z garażu, bo jedziemy, dzisiaj mamy szczepienie. Ignaś ma swoją drzemkę, fajnie, było taką dłuższą, ponad godzinę. No, a pogoda się znowu zepsuła, wczoraj było fajnie, pięknie, pospacerowałam ponad dwie godziny na dworze. Ignaś akurat sobie spał, w sumie miał dwie drzemki, bo trochę się obudził, trochę popatrzył. No, a dzisiaj już nieciekawy, bardzo, bardzo wieje, jest po prostu brzydko.
O, aż no bo nie mam gęsią skórkę. Na sam widok, jak tak patrzę przez okno. No i słuchajcie, tak, jest szczepienie, trochę jest stres, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że Ignaś jakoś przejdzie. Tak, w sumie pierwsze szczepienie było takie, że troszeczkę miał. Nie miał chyba temperatury, ale taki był marudny, wiecie, widać, że go coś tam bolało. Drugie szczepienie fajnie przeszedł, bez żadnego problemu, bez żadnych tam komplikacji. No i mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Także tak, co to, trzymajcie kciuki. W ogóle dzisiaj Dzień Kobiet, czyli wszystkim kobietkom składam najserdeczniejsze życzenia. Ja też. Aluś też, o, tutaj. Pozdrowienia. Pozdrowienia dla kobietek i wszystkiego najlepszego. Od kobiety dla kobiety. Bądźmy dla siebie życzliwe, bądźmy dla siebie kochane, wspierajmy się. Tak, i, no, i wszystkie, tak, i subskrybujmy nawzajem, tak. I wszystkiego, co najlepsze, spełnienia marzeń dziewczyny dla was ode mnie. O, Ignacy przewrócił się na brzuszek, ja go biorę, przebieram, dzwonię po tatę mojego, żeby przyszedł trochę tutaj właśnie popilnować chłopaków, a ja polecę po auto do garażu. No, także jak coś, to się odzywam z, no, może jutro, może nie, może... Jutro zobaczymy, kiedy tam będzie czas. Także do widzenia, a wy trzymajcie kciuki mocno i co? Tak, a dzisiaj w planie w ogóle sałatka, wyjazd, wypad z chłopakami, kobiety. Rozumiemy, ja tak dzisiaj pomyślałam sobie, że u nas tutaj w rodzinie my, ja, mama i babcia jesteśmy kobietkami, a sam dookoła sami faceci. No dobra, jak coś, to ja się odzywam. Jestem trochę rozkażona chyba przez to szczepienie. Teraz musisz mała ponieść jeszcze więcej. Czyjeś strzępy świata musisz wziąć na ręce. Dobra, kochani, słuchajcie, jesteśmy po szczepieniu. Właśnie dograłam wam ostatnią część Get Ready. I słuchajcie, po prostu z tego łobuza mojego, który się tam odzywa w tle, jestem tak mega, mega dumna. No nie mogę wyjść z podziwu. Dzisiaj miał 3 wkucia. I oczywiście rotawirus, ale to już do picia. I słuchajcie, zero płaczu. Zero płaczu, dacie wiarę. Na poprzednich 2 płakał dosyć mocno, więc ja byłam taka, wiecie, trochę zestresowana, poddenerwowana tym szczepieniem. No wiadomo, nikt nie lubi patrzeć, jak dziecko płacze, jak ktoś tam dziecko boli. A tu taka niespodzianka, śmiałam się do pani doktor, że zrobił nam wszystkim, bo tam pani doktor i pielęgniarka, moja mama, wszystkie panie. No i śmiałam się, że Ignaj zrobił nam niespodziankę na Dzień Kobiet i ładnie przyjął szczepionki. Także no po prostu jestem mega, mega, mega dumna z mojego małego szkraba. No już się naszykowałam, w sumie przebrałam tak jak mam jechać, już założę tylko żakiet, na wierzch oczywiście płaszcz, to on tak piszczy, krzyczy, płaszcz i jedziemy na sałatkę, na pizzę, później na lody z ciepłymi malinami. Także dzisiaj tak na słodko, ja dostałam w ogóle od brata, od Mateusza czekoladki Lindor, które uwielbiam po prostu, uwielbiam białą czekoladę Lindor, najlepsza, i Michałki białe. No także dzisiaj tak uczcimy Dzień Kobiet i mówię, no po prostu przez wspaniale, że Ignaś fajnie przyjął te szczepionki. Mam nadzieję, że teraz będzie, wiecie, ok, wszystko, bo tam jeszcze po szczepieniu może być dziecko marudne, czy tam zagorączkować, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Także super się cieszę, dla mamy to wielka, wielka radość. Mamy na pewno mnie zrozumieją. No i słuchajcie, i wszystko chyba. Mówiłam wam, co mam na ustach, nie? Poprzednim tym, Boże, ja wiecie co, nagrywam dla Kasi, nagrywam do vloga, nagrywam do Get Ready i już nie wiem. W każdym razie jak coś, to Eveline i ten NYX, te szminki w połączeniu, kurczę, nie wiem, normalnie już widzicie, tracę rachubę. W ogóle byłam taka zakręcona od samego rana, taka zestresowana dzisiejszym dniem, tą szczepionką, a tutaj wszystko ładnie poszło jak spadka, więc super się cieszę. No i lecę, ubieram się, Mateusz poszedł do babci jednej i drugiej złożyć życzenia. I ze słodyczem, ale zucisza Ignaś, ze słodyczem, no a my się zbieramy i szykujemy i zaraz jedziemy. No także mam nadzieję, że wy też spędziłyście bardzo miło Dzień Kobiet. Fajnie, bo akurat piątek, więc można sobie, jak ktoś ma wolny weekend, gdzieś tam coś zaplanować, zaszaleć, czy właśnie fajnie spędzić ten dzień. I mam nadzieję, że ten dzień był dla was miły. Dajcie oczywiście znać, jeśli macie ochotę. No, także dobry humor, tak. Mam nadzieję, że będzie dalej miło i przyjemnie. Słuchajcie, kolejnego mam póki co ulubieńca. Podkład, nie wiem, czy któryś z was miała, z Bielendy Makeup Academy Fluid Kryjący. U nas w Rossmanie była taka, może nie szafa, ale półeczka taka
Nie plastikowa, tylko okartonowa, właśnie z produktami Bielendy. Te takie bazy rozświetlające, takie wiecie, na zdrowie. Takie kuleczki i brązujące, i rozświetlające były też, no i fluid był. Na pewno ten kryjący był jakiś tam matujący i jeszcze były w takich szklanych opakowaniach i słuchajcie, ten kosztował 6,99 w promocji normalnie, bo tam 11 czy coś i pomyślałam sobie, a wezmę może ten kryjący. Wziąłam w kolorze jeden, czyli naturalny, ale słuchajcie, w ogóle czemu jeden naturalny jest jako jeden, a jeszcze był jasny? To nie wiem, jasny, który to był. I tutaj jest napisane wysoki stopień krycia, idealna cera, nietusta formuła. I powiem wam, że no, mam go już dzisiaj trzeci albo czwarty dzień, nawet na swojej buzinie, że cały czas, to tak zabrzmiało, po prostu go testuję już czwarty dzień. I powiem wam, że naprawdę daje ładne krycie. Zresztą zobaczcie, ja w ogóle mam od rana, powiedzmy, makijaż, nie wiem, tak od około godziny 11 może, jest 16 po 16, w sumie jest godzina 16:25, no i go lekko tylko zapudrowałam. Powiem wam, że daje naprawdę fajne krycie, ładnie wygląda na buzi, ma fajny kolor, troszeczkę lekko ciemnieje, ale właśnie słyszałam, że im bardziej tłusta skóra, tym mocniej może nam ciemnieć podkład. Moja cera jest taka średnio tłusta, przetuszająca się bardziej w strefie T, no i zdarza się, że te podkłady, niektóre podkłady mi ciemnieją, no i akurat ten należy do takich, który delikatnie ciemnieje, więc zmienia swój kolor. Co mi się tutaj ta rzęsa zawija? Więc zmienia swój kolor na delikatnie ciemniejszy, mimo że jak nakładałam go, to myślałam sobie, że kurczę, chyba będzie za jasny, ale nie, więc super. No i powiem wam, że póki co to jestem mega, mega zadowolona z tego podkładu, no jeszcze za taką cenę śmieszną. I nie wiem, czy taka promocja była mocna, bo gdzieś tam się pozbywają Bielendy z asortymentu, czy coś tam się, no nie wiem, no nie mam pojęcia. W każdym razie no, taka duża promocja była, no i ogólnie dobrze wyglądający, ładnie kryjący i naturalnie przy tym kryciu wyglądający podkład za cenę 7 zł, no to szał ciał. Ignaś wstał ze swojej drugiej drzemki i dzisiaj mieliśmy i piękną noc, bo była jedna pobudka o godzinie 2, ale poszedł późno spać, bo 22, przed 22 chwilę spał. Tak, wieczorem sobie przed samym spaniem popluł, pogadał troszeczkę, pokrzyczał, popiszczał, nawet robiłam wam story na Instagramie. Później jeszcze zrobił dwójeczkę, no i po czym poszedł spać migiem. Jakoś go to uspało, o, dydek spadł. No i spał ładnie, bo obudził się o 2, no i później ja wstałam jakoś o 6, powiem wam, że byłam taka zdziwiona, że 4 godziny śpię ciągiem, że ja tak czułam gdzieś, że troszeczkę się jakby wybudzam, gdzieś delikatnie Alexa telefon, wybudzam się delikatnie i... Który? Alexa, dziadek to nie. W każdym razie, że wiecie, tak czułam chwilę, że tak jakbym się, wiecie, budziła, ale nic nie słyszę, więc dalej śpię. Także mieliśmy fajną noc i dzisiaj pierwsza drzemka 2 godziny, druga drzemka ponad 1,5 godziny, więc Ignaś, brawo, brawo, brawo. Dobra, dobra, ja już idę, naszykuję. I co wam miałam powiedzieć takiego, słucham? Po co bułkę prosto? Bo kalafiora smażą. No i co miałam wam powiedzieć? Aha, że chyba wrócę do akcji Projekt Denko. Tylko, że tak myślę, że chyba będę robiła takie projekty Denko krótkie. W sensie krótkie, z małą ilością produktów. Tak, że nie będę czekała, aż będę miała całą reklamówkę nazbieraną z użytych kosmetyków. Tylko tak trochę mi się nazbiera, to wtedy wam zrobię. Z tego względu, że no trochę widzów mi przybyło. Dawno projektu Denko u mnie nie było. Pojawiło się kilka rzeczy, które gdzieś tam używałam. Takich nowych, o których wam mówiłam gdzieś tam może w ulubieńcach, czasami nie wspomniałam o żadnym produkcie, bo był taki, wiecie, no normalny, zużyłam i tyle. No mam korektor, mam w sumie 2 korektory, błyszczyk, puder zużyty, podkład, więc może bym coś takiego zrobiła, taki powróciła do projektu Denko. Tak, i co jeszcze miałam wam powiedzieć, przyszło do mnie zamówienie z Bonprix, z Bonprixa. Ja kiedyś dawno, dawno zamawiałam ciuchy z Bonprixa, ale na sobie wam je pokażę może w innym filmiku, bo tutaj już jest na pewno dużo materiału, więc nie będę wam, no, pokazywać ciuchów na sobie. Pokażę wam może tak tylko szybciutko ciuchy.
pokażę Wam ciuchy, jak tak wyglądają z daleka. I ja kiedyś dawno zamawiałam, jeszcze jak mieszkałam u mojej mamy, zamawiałam sobie z Bonpixa. Nie wiem, jakąś tam bluzkę miałam, chyba długą, jakąś taką krótką. I moja mama sobie też chyba zamawiała bodajże. I tak mniej więcej pamiętałam rozmiarowo, jak to zamawiać, że raczej te rzeczy są takie większe, więc żeby brać rozmiar mniejsze. Ale w ogóle nie o tym mowa, bo ja się znowu rozgadam. W każdym razie tylko chciałam Wam pokazać, bo powiem Wam, że jestem mega zaskoczona pozytywnie jakością tych ciuchów i zamówiłam sobie taką bluzeczkę czerwoną. Ja praktycznie nie mam, mam chyba jedną koszulkę krótką czerwoną. Ja naprawdę, zobaczcie, a wydaje mi się, że jest spoko, wyglądam w czerwonym kolorze. No a tak naprawdę w swojej garderobie nie mam takich rzeczy w tym kolorze, więc sobie tą bluzkę zamówiłam. Zamówiłam tą bluzeczkę, następnie sweter, też w takim, no to jest czerwony kolor. Bardziej wydawało mi się, że będzie taki, wiecie, koralowo-różowy, ale raczej to jest właśnie czerwień. Przepiękny, przecudownie wyglądający. Tak, Iga się zgadza. Fajnym wzorze, a jest taki miły, że nawet sobie nie wyobrażacie. No i spodnie, jeszcze jedne spodnie mają mi dosłać i to jest chyba największy problem ogólnie Bonprix, że na stronie macie coś, że jest dostępne, jak składacie zamówienie, w momencie zamówienia, a kiedy oni zaczynają kompletować Wam paczkę, to się dowiadujecie, że na przykład z czterech rzeczy trzy zostały spakowane i wysłane, a jedna dosłana, dosłana, że doślą, no to to słyszałam, że doślą, ale no mówię, coś takiego się pojawia. No i spodnie. Spodnie takie bez zamka, bez guzika, z wysokim stanem, granatowe, o, rurki takie. No powiem Wam, że jak je ubrałam na siebie, mama mówi, to się to nie zmieści, ale one mają troszeczkę takie, widzicie, tutaj uwypuklone, że tak powiem, biodra. I naprawdę fajnie leżą, kryją brzuch, tak spłaszczają brzuch, więc super! A jak one wyglądają, to w kolejnym filmiku, bo widzicie, że pacjent mi się tutaj drze, a poza tym pakujemy się z chłopakami i idziemy do mojej mamy, później do babci Tereski. Mateusz ma drugie zmiany, więc ja teraz będę taki tryb koczowniczy z dzieciakami prowadziła. No tak ogólnie, wiecie, żartuję w tym momencie, ale tak właśnie idę do babci dzisiaj, najpierw do mamy, później do babci. No i właśnie zbieram małego, bo tak jak Wam powiedziałam, stąd muszę spakować jego rzeczy. Teraz mamy etap krzyczenia i piszczenia. Także z Wami się żegnam i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnym filmiku. Słuchajcie, ostatnio pojawił się Get Ready. Na pewno albo pojawi się po tym filmiku, albo pojawił się już test. Także zaglądajcie sobie, coś tam kosmetycznego już przemycam. Więc mam nadzieję, że będziecie oglądać każdy filmik. I że tak, że już tak powoli będę wracała do takich kosmetycznych filmów. Za dużo tego na pewno nie będzie, bo no widzicie, mam akompaniament krzyku, pisku i tak dalej, i tak dalej. Małego raczka, nieboraczka, który cofa się do tyłu, więc nie mogę go zostawić samego, żeby tak się skupić i Wam coś opowiadać, więc tak, wiecie, jak będę tylko mogła, to coś tam kosmetycznego będzie się pojawiało, także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku, przesyłam Wam buziaki, tak, i zmieniam paznokcie, na razie mam zrobioną bazę, słuchajcie, ja wymieszałam, tak jeszcze szybko Wam powiem, ten żel z Semilaka i okazało się, że on ma taki kolor i tak w sumie sobie tą bazę zostawiłam, bo tak wyglądają, taki fajny róż mi się zrobił, nie? Tak myślę, także na razie mam bazę zrobioną, to już praktycznie w każdym palcu mam już swój paznokieć. Jeszcze chyba tylko, nie, tylko ten jest chyba przedłużany tak dosyć, że połowa to jest mojego paznokcia, połowa przedłużana, a tak to tylko takie końcówki mi zostały żelu i już moje mi urosły, nawet nie wiem kiedy. Dobra, żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki przesyłam i pa, pa.